Dzień dobry, nazywam się Michał Chuński, jestem pracownikiem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję w zakładzie historii literatury i kultury amerykańskiej. Zajmuję się literaturą i kulturą amerykańskiego południa. Jest to temat, który mnie fascynuje, temat, z którym jestem mocno związany, temat, który mnie jednocześnie ciekawi, ale też przeraża. To połączenie ciekawości i przerażenia, ciałkowości i zaniepokojenia jest istotnym elementem do rozmowy o południu amerykańskim w ogóle. E, dlatego też w tym wykładzie, który dzisiaj chciałem państwu tutaj e, przedstawić dotyczącym kultury i literatury amerykańskiego południa, e, będę mówił dużo na temat e, połączenia, e, e, na temat e, groteski, na temat e, połączenia strachu i fascynacji, na temat e, Wpływu przeszłości na chwilę obecną, na temat tego, w jaki sposób pisarze zajmujący się amerykańskim południem, wywołujący się z amerykańskiego południa, radzili sobie z trudnym dziedzictwem regionu. Ilustracja, którą wybrałem na otwierający slajd prezentacji, to obraz Maggie Taylor, artystki z Ohio, pod tytułem Południowy Gotyk, Southern Gothic. W tym obrazie Maggie Taylor wykorzystała Zdjęcie pochodzące z XIX wieku, na zdjęciu widoczna była wdowa po żołnierzu Konfederacji. Maggie Taylor dokonała manipulacji tym obrazem, tworząc, tworząc zdjęcie, tworząc pewnego rodzaju, pewnego rodzaju ilustrację, w ramach której owa wdowa przedziera swój obraz. To, to groteskowe, paradoksalne zniszczenie siebie i ukazanie że tego, że, że obraz trójwymiarowy jest w istocie dwuwymiarową, dwuwymiarową iluzją, jest esencją tego, w jaki sposób często pisarze wywodzący się z amerykańskiego południa mówili i pisali o regionie. regionie który był mocno podzielony, regionie, który był odłączony od reszty Stanów Zjednoczonych w czasie wojny secesyjnej, regionie, w którym systemowy rasizm był częścią kultury i częścią codziennego funkcjonowania społeczeństwa, regionie, w którym przemoc, regionie, w któ odgrywała istotną rolę, regionie, który nie był w stanie sobie do końca poradzić z e, e, brzemieniem historii. Zapraszam Państwa serdecznie na wykład. Badania nad literaturą amerykańską, o których będę państwu tutaj opowiadał, prowadzone były w Instytucie Filologii Angielskiej przez ostatnie kilka lat w ramach projektu badawczego OPUS Narodowego Centrum Nauki „Hiperbola w twórczości pisarzy amerykańskiego Południa”, w ramach którego powstała monografia „Południowe hiperbole” (Southern Hyperboles), wydana w Louisiana State University Press w maju 2020 roku. Um, uh, Hugh Holman, profesor uh, literatury amerykańskiej na uh, University of North Carolina uh, pisał o południu uh, w następujący sposób. Jest to uh, reconciliation of opposites, połączenie uh, dwóch przeciwieństw, uh, at the heart of the southern riddle, riddle, a union of opposites, a condition of instability. A w środku południowej zagadki jest to połączenie tych przeciwieństw i ciągły stan niestabilności. Holman mówi o tym, że południe łączy w sobie elementy przeciwstawne, a literatura i kultura południa jest przepełniona paradoksami. Tracy Thompson, pochodząca z Georgii, dziennikarka, dochodzła do podobnego wniosku jest w swojej książce The New Mind of the South wydanej 4 5 lat temu której tytuł nawiązuje do znanej książki z 1939 roku Kasha The Mind of the South w swojej pracy Tracy Thompson mówi o tym w jaki sposób zauważyła że historia jej rodziny jest historią denializmu historycznego w historii jej rodziny zaprzecza się Problemom rasowym, w historii jej rodziny, w tym w, swoich rozmowach, w rozmowach ze swoim dziadkiem, w rozmowach ze swoim ojcem, nie słyszała nic na temat linczów, które miały miejsce w Georgii, nie słyszała nic na temat rasizmu. W związku z czym dochodzi do wniosku, że w południu obecne są pewne ostre, ostre zasady, które zmuszają do tego, aby pewne tematy zamiatać pod dywan. Jak pisze w swojej książce The New Mind of the South. For much of the 20th century, Southerners themselves laid down such strict rules about what was and what was not authentically Southern. Przez większą część XX wieku południowcy e, wyznaczyli pewne zasady, pewne no, decorum, e, w ramach którego decydowali, co jest, a co nie jest autentycznie południowe. E, Tomson przyrównuje, Rozważania nad, nad tym, czym, co oznacza południowość, do e, intelektualnej kostki Rubika, Intellectual Rubik's Cube, a samo południe to dla niej jest mozaika tysiąca, w, tysiąca większych i mniejszych przeciwności, a mozaik of a thousand contradictions, large and small. E, te cytaty z Hugh Holmana i z Tracy Thompson e, są tylko przykładami w, 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 w olbrzymiej liczbie e, e, refleksji nad kulturą i literaturą amerykańskiego południa, w których użycie słów takich jak paradoks, e, takich jak groteska, takich jak przeciwności e, są na porządku dzielnym. Samo amerykańskie południe, którego obiegowa nazwa to Dixie, e, jest jednym z pięciu obszarów e, e, USA jest obszarem o bardzo szczególnym klimacie i szczególnej geografii. Przez klimat rozumiem przede wszystkim wysokie średnie temperatury. W kulturze amerykańskiej mówi się o tym gorącym, suchym klimacie południa amerykańskiego, dry spell of the American South. Amerykańskie południe klimat amerykańskiego południa Charakteryzuje się dużą ilość, dużą wilgotnością powietrza, charakteryzuje się wysokimi temperaturami. Rocznie, średnia roczna temperatura to 27 stopni Celsjusza, na przykład w Georgii. Kiedy wychodzi się z klimatyzowanych pomieszczeń lotniska, mamy wrażenie, że ktoś uderzył nas w twarz mokrym, gorącym ręcznikiem. Populacja regionu to ponad 1 trzecia całej populacji Stanów Zjednoczonych. 37% populacji USA 121 milionów ludzi, a takie stany jak Floryda liczą sobie 20, takie jak stany jak Floryda, Texas, Georgia, liczą sobie odpowiednio 20 milionów, 27 milionów i 10 milionów obywateli. 55% Afroamerykanów, całości całej populacji Afroamerykanów w Stanach żyje właśnie na południu. To, jak istotna jest gospodarka w, związana z rolnictwem w kulturze amerykańskiego południa, zostało wielokrotnie odzwierciedlone w filmach, w, w książkach. Uprawa Bawełny, uprawa ryżu, uprawa tytoniu stał, była podstawą e, ekonomii amerykańskiego południa przez e, dziesięciolecia. E, też właśnie taka, e, a nie inna gospodarka uwarunkowały rozwój niewolnictwa. E, południe jest biedne. E, 30% mieszkańców południa żyje w ubóstwie, a średni dochód e, na gospodarstwo domowe to 50 tysięcy dolarów rocznie, oczywiście. Jest to wysoko poniżej normy społeczeństwa amerykańskiego. Południowcy, osoby mieszkające na południu, przywiązane są do swojej tożsamości regionalnej, która wyrażana jest w stereotypowej gościnności w bardzo silnym akcencie. Flannery O'Connor, jedna z pisarek, o której będę zaraz mówił, gdy zaczęła studiować. Creative writing na uniwersytecie w Iowa miała tak silny akcent, że jej wykładowcy nie byli w stanie jej zrozumieć i prosili, aby pisała do nich wiadomości na kartce papieru. Stany Południowe charakteryzuje konserwatyzm. Całe Południe głosuje zawsze niemal niezmiennie na Partię Republikańską. Niedawno Georgia była na ustach wszystkich. Osób, które śledziły wybory amerykańskie w 2020 roku ze względu na to, że po raz pierwszy od 27 lat ten stan zagłosował na kandydata Partii Demokratycznej. Tak to południe, normalnie południe jest niezmiennie głosuje na kandydata partii republikańskiej. Istotnym elementem tożsamości południa jest też kuchnia, kuchnia określona mianem Soul Food. I najczęściej związana z potrawami, które były, które były podawane na stołach społeczności afroamerykańskiej. O, te, do, o, tym, o tym za chwileczkę całe południe to 11 albo 13 stanów w zależności jak liczyć rozciągające się od wschodniego wybrzeża od północnej południowej Karoliny do granicy między Luizjaną a Teksasem często Teksas sam określany jest mianem też południa natomiast jest to stan w którym południe przechodzi w zachód amerykański Natomiast Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina są to stałe stany typowo uznawane za typowe południe. E, I w szczególności te stany, których nazwy tutaj wymieniłem, są uważane za tak zwane głębokie południe, Deep South. E, ten najbardziej e, e, esencjonalny obszar, jeśli chodzi o, o cechy e, związane z południowością e, amerykańską. E, południe jest piękne. Są to e, wspaniałe widoki związane z e, Virginią. E, tutaj e, pola kwiatów, e, są to góry Apalachy, które ciągną się przez większą część południa. Są to e, bagna Luizjany, e, gdzie, e, gdzie nie trudno spotkać e, to jest zdjęcie, które zrobiłem swego czasu na e, bagna w e, południowej Karolinie e, aligatora. E, e, Jednocześnie ikoniczne obrazy związane z alejami dębowymi, które rozciągają się przez całe kampusy, są istotnym elementem tożsamości i geografii południa. To jest zdjęcie, widzimy tutaj zdjęcie kampusu w College of Charleston. Charleston, dawna stolica południowej Karoliny. Była jest ważnym miastem uniwersyteckim. Sam College of Charleston jest jednym ze starszych uczelni amerykańskich. Jest to jednocześnie miasto, które doskonale pokazuje ten południowy paradoks z tego względu, że do właśnie do tego miasta przyjeżdżały statki przywożące niewolników. Którzy mieli później, byli później sprzedawani na aukcjach i, e, niewolniczych, i właśnie e, to miasto e, zmaga się ciągle z tym, w jaki sposób mówić o historii regionu. I tutaj widzimy przejście na tym obrazie: przejście e, z tych pięknych obrazów, e, alei e, pełnych z, z, z dębami, do, do, do klimatu, który można określić południowym gotykiem. Gdzie, te, gdzie słynne aleje dębowe, Oak Alleys, ponownie tak ikoniczne dla miast południa, swoim pięknym przykrywały tragedię, brutalną tragedię czarnoskórych mieszkańców regionu, którzy najczęściej byli niewolnikami. Wspomniałem wcześniej o kuchni południowej, która stanowi istotny element tożsamości regionu. E, to jest widzimy tutaj na, na, na slajdzie prezentacji typowe Danie Południowe. Widzimy kukurydzę, smażonego kurczaka, grits to jest rodzaj owsianki oraz colored greens, e, sałata. E, te wszystkie potrawy mają istotne, stanowią istotny element kodu kulturowego południa. Są kojarzone z takim, a nie innym statusem społecznym, z taką, a nie inną zachowaniem i właśnie też poprzez kuchnię południe celebruje swoją kulturę. Potrawa e, Hopping John e, jest tradycyjnie spożywana na południu e, przy okazji sylwestra. E, składają się na nią ryż, e, black eyed piece, cebula e, e, oraz bacon. E, spożycie jej w sylwestra ma przynieść e, e, szczęście każdemu, kto, e, kto, kto zasiądzie do stołu. E, jest, jednym z, je, jest to jedno z. E, Również ikonicznych dań południa. Podobnie jak hash papis, rodzaj smażonych ciasteczek, smażonych na, maślanych ciasteczek, smażonych na głębokim oleju. Nie jest to kuchnia zdrowa, natomiast jest to kuchnia, która mocno wyraża, jest mocno jest związana z historią regionu. Istotnym elementem kultury i tożsamości amerykańskiego południa jest religia. Widzimy tutaj na mapie rozkład kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych i widzimy, że cały ten obszar tych stanów, o których mówiłem wcześniej, to są kościoły baptystyczne. Dlatego też południe określa się często mianem pasa biblijnego, Bible Belt, gdzie, gdzie religia jest, odgrywa niezwykle istotną rolę, łączy się z kulturą, łączy się ze wspomnianym wcześniej konserwatyzmem, i przy też czasami. Przybiera bardzo radykalne formy, tak jak kościoły zaklinaczy węży, tak zwanych snake handlers, które, były, które są niezwykle e, popularne w takich stanach jak Arkansas i Kentucky. E, widzimy tutaj zdjęcie wykonane w latach 30., gdzie jeden z pastorów trzymających grzechotnika w trakcie e, nabożeństwa e, nie ma ręki. Nie ma ręki, ponieważ stracił ją po ukąszeniu przez, e, przez e, jednego e, węża e, e, parę lat wcześniej. W czasie tych nabożeństw, w czasie nabożeństw zielonświątkowych zaklinaczy węży, często, często dochodzi do do ugryzień, natomiast jest to forma religii, praktykowanie religii, charakterystyczna dla właśnie amerykańskiego południa. Jak doskonale opisał to Dennis Covington w swojej książce *Salvation on Sand Mountain*. To jest książka, którą polecam każdemu, kto chciałby zgłębić temat zaklinaczy węży na południu amerykańskim. Amerykańskie południe to też przerażająca historia linczów. Linczów, które, zdarzały, które miały miejsce raz na cztery dni. Linczów, które po roku 1870, w szczególności po zakończeniu tzw. procesu rekonstrukcji, E, e, były na porząd były elementem codziennej rzeczywistości Ameryki na południu. E, linczów, w których brali udział e, nie tylko oprawcy, ale całe społeczności, Lic linczów, w których brali udział przedstawiciele e, policji lokalnej, linczów, które były często inicjowane przez takie grupy jak Ku Klux Klan. The Knights of the White Camille, linczów, w których dokonywano brutalnego morderstwa, wieszano i podpalano osoby czarnoskóre, często na skutek fałszywych oskarżeń związanych z napaścią na białe osoby, ale też często na skutek tego, że osoby czarnoskóre starały się otwierać własne biznesy w pobliżu, własne sklepy w pobliżu sklepów osób białych. Ida B. Wells, słynna dziennikarka amerykańska, opisuje, opisywała, Czarnoskóra opisywała właśnie historię linczów na, na, na południu. Obecnie szacuje się, że liczba osób zlinczowanych przez, przez 60-70 lat sięga 4200. Jest to istotny element był to istotny element walki o białą supremację przez takie grupy jak Ku Klux Klan, i stanowiły lincze. Czy, 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 czy informacje o linczach stanowiły istotny element środowiska, w ramach których wzrastały wzrastali pisarze, o których zaraz będę mówił. Wydarzeniem, które wpłynęło na kształt kultury i literatury amerykańskiego południa. W sposób najmocniejszy była wojna secesyjna. Wojna secesyjna, która była wojną między Unią a Konfederacją, gdzie granica między tymi dwoma państwami przez pewien czas przebiegała właśnie między tzw. Mason-Dixon Line. Ta bratobójcza wojna doprowadziła do, do tego, że niewolnictwo zostało zniesione w, w, w Stanach. Jednocześnie spowodowała, że południe przez długi, czas, przez długi czas nie mogło poradzić sobie ze swoją historią. Takie rozromantyzowane obrazy żołnierzy Unii i Konfederacji walczących, tak jak tutaj widzimy na ekranie, nie, nie, nie mają wiele wspólnego z tym, jak brutalny i bratobójczy był to konflikt, w którym pod koniec wojny żołnierze żyli na racjach 800 kalorii dziennie, w którym rodziny były podzielone i. W którym w sposób bezprecedensowy dokonywano amputacji kończyn zniszczonych przez nowe typy pocisków. Walt Whitman, znany poeta amerykański, który pojechał na południe, żeby szukać swojego brata George'a, który był żołnierzem Unii, przerażony pisał o tym, że wojna secesyjna jest wojną przeciwko ciału. Wojną przeciwko tożsamości amerykańskiej i wojną przeciwko jedności amerykańskiej. Gdy wojna się zakończyła, zakończyło się również przynajmniej w teorii niewolnictwo. W 1840 roku na południu pracowały ponad 2 miliony niewolników. Niewolnictwo było uważane na południu za część kultury, a w jego obronę zaangażowana była niemal całość społeczeństwa. Kiedy Abraham Lincoln podpisał proklamację emancypacji, zmienił on statów, z prawie 3, prawie 4 milionów e, e, Amerykanów, nadając im tożsamość prawną. E, była to fundamentalna zmiana w, w, w geografii społecznej Ameryki. Po wojnie secesyjnej jednakże niewolnictwo tak naprawdę się nie zakończyło. Tak w ramach procesu rekonstrukcji zostało zamienione na system połownictwa, tak w języku angielskim sharecropping, w ramach którego osoby, które wcześniej były niewolnikami, wcześniej były e, zatrudnione na plantacjach bawełny, ryżu, e, tytoniu, pracowały, e, pracowały u swoich dawnych e, e, właścicieli e, za, część, e, za część zbiorów. Popadając w coraz to większe długi, I, e, ponieważ zgo, e, a, zgod, a zgodnie z e, tym, jak stanowiło prawo na południu, e, osoba, która była zadłużona, nie mogła wyjechać poza granicę stanu. Więc tak naprawdę dla wielu osób niewolnictwo się nie zakończyło, i te obrazy, te obrazy takie jak ten, e, gdzie widzimy e, postacie osoby z, e, pracujące na e, polach, bawełny, ryżu, tytoniu stanowiły istotny element topografii społecznej południa. Jednocześnie południe wykształciło mechanizm zamiatania pod dywan tego, co, tego, co, co, co było wstydliwe w przeszłości regionu i stworzyło mit przegranej sprawy. Film, którego, który niedawno zbudzał liczne kontrowersje po tym, jak został usunięty z HBO przeminęło z wiatrem, stanowi idealny przykład właśnie na e, tego typu e, narrację, w której e, e, gloryfikowano przeszłość Południa, gloryfikowano XIX-wieczną kulturę południa. E, Ukazując jej wyższość w stosunku do kultury północnej, w stosunku do kultury jankeskiej i podkreślając to, jak bardzo, jak, dobrą, jak dobry wpływ na społeczność miało funkcjonowanie takich plantacji, jaką widzimy na tym obrazie. Jednocześnie, jeśli pomyślimy o ty, jednocześnie, właśnie taki, taki film jak Przeminęło z wiatrem, który bez wątpienia stanowi istotny element w historii Teografii amerykańskiej. E, takie filmy e, cały czas funkcjonowały w kontekście rasistowskim. Hattie McDaniel, aktorka, która otrzymała Oscara za swoją rolę Mamki w Przeminęło z Wiatrem, odbierała Oscara z segregowanego stolika w trakcie e, ceremonii rozdawania Oscarów. Nie mogła siedzieć z pozostałymi aktorami. A gdy e, e, umierała, jej e, życzenie, aby być pochowanym na cmentarzu hollywoodzkim, nie zostało zaakceptowane, ponieważ cmentarz był. Segregowany. Więc jak gdyby pod, tym, pod, pod tą iluzją związaną z denializmem historycznym The Lost Cause nadal mówimy, o, nadal mówimy o dużej ilości, dużym natężeniu przemocy, przemocy społecznej, której symbolem często jest obecnie flaga Konfederacji, jak widzimy na zdjęciach. Flaga, która dopiero w 2000, 2015 roku została zdjęta z, e, e, z, e, z e, Kapitolu w e, Kolumbii, w, w południowej Karolinie. E, Flaga, która stanowi dla wielu symbol rebelii, jednocześnie jest często używana przez, e, przez grupy e, e, starające się wzmocnić, starające się propagować e, ideę białej supremacji. Takie jak grupy, które są aktywne bardzo mocno na południu, takie jak Ku Klux Klan. Wszystkie te elementy wpływają na kształt literatury i kultury regionu. Michael Crailing, badacz literatury i kultury południa, w swojej książce Inventing Southern Literature, odkrywając literaturę południa, pisze o wpływie, jakim te wszystkie czynniki, o których mówiłem, czynniki związane z historią regionu, z poczuciem winy, wpływają na literaturę i o tym, w jaki sposób literatura wpływa na warunkuje owe czynniki. Uh, uh, Kraining pisze: It is not so much sudden literature that changes in collision with history, but history that is subtly changed in collision with sudden literature. Uh, uh, to nie sama literatura uh, zmienia się w uh, konflikcie z historią, ale historia jest subtelnie, delikatnie zmieniana pod wpływem uh, literatury. Jest to historia, ta, ta najnowsza historia, w której i ten najnowszy kontekst historyczny, w którym wzrastali pisarze, o których zaraz będę mówił, jest to kontekst segregowanej Ameryki. Ameryki, w której tak jak na, widać na tym przystanku autobusowym w północnej Karolinie, poczekalnia dla osób czarnoskórych była osobno w stosunku do poczekalni dla osób białych. W których, tak jak widzimy na tym zdjęciu dwóch wejść do kawiarni w północnej, ponownie w północnej Karolinie, jedno wejście było zarezerwowane dla osób białych, a jedno było zarezerwowane dla osób czarnoskórych. Jest to historia też protestów, protestów w Birmingham, gdzie na protestujących spuszczone były przez lokalną policję psy. Gdzie protestujący unikali i starali się uniknąć konfrontacji z lokalnymi przedstawicielami władz lokalnych i, i, i policji, bojąc się skutków buntu wobec dyktatu kultury białej supremacji i segregacji. Oczywiście osobą, która tutaj wpłynęła w sposób fundamentalny na kształtowanie się tej nowej świadomości i, nowego, i, i, i i nowego obrazu. Południa był pastor Martin Luther King, który w swoich organizując Marsze, zmieniał, ten, zmieniał podejście do segregowanej Ameryki. Południe wreszcie, i to jest ostatni element układanki, to bieda, o której wspomniałem wcześniej. E, znany fotograf amerykański Walker Evans e, e, w czach, w, wykonał e, serię zdjęć pokazujących to, w jaki sposób południe amerykańskie e, zostało. E, e, Dotknięte przez wielki kryzys w latach 30., i często z tego kryzysu, nie pod, z tego, z tego kryzysu się nie podniosło. Południe, wreszcie, widoczne jest mocno w, poprzez te wszystkie czynniki w kulturze amerykańskiej i kulturze światowej. Takie seriale jak True Detective, czy takie seriale jak True Blood. Dzieją się właśnie na południu. Takie filmy jak Mississippi Burning z Gene'em Hartmanem mówią o problemach rasowych na południu. Południe zostało wykorzystane przez twórców gry Resident Evil Biohazard, która wyszła niedawno. Południe obecnie jest w komiksach, takich jak Kaznodzieja Gartha Elinsa. E Czym, na czym skupia się w takim razie sama literatura amerykańskiego po, południa? Nie jest to zapewne zaskoczeniem, że bardzo istotnym dla niej są tematy rasowe i tematy społeczne. E, rasizm i bieda. Literatura amerykańskiego południa wiąże się z bardzo specyficznym użyciem idiomatyki i języka. O południowcach mówi się, że są znakomitymi opowiadaczami historii i właśnie ten element kultury widoczny jest w literaturze regionu. Południe, literatura południa wykorzystuje często groteskę. I gotyk. Będziemy o tym mówić zaraz w kontekście pisarstwa Flannery O'Connor. Literatura południa eksploruje sprzeczności, konflikty, paradoksy oraz wpływ przeszłości na teraźniejszość. Literatura południa wreszcie stanowi bardzo istotny wykładnik tożsamości regionu. Jednym z najbardziej znanych pisarzy amerykańskiego południa jest William Faulkner, który był przez całe życie związany z Oxford, Mississippi. Faulkner był laureatem Literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1949 roku. Był też dwukrotnym laureatem nagrody Pulitzer. Twórczość Faulknera eksploruje historię i paradoksy regionu. Faulkner stworzył w swoich powieściach i w swoich opowiadaniach całe hrabstwo, które nazwał Jokna Patafa. Jest to hrabstwo, nazwę tą wziął z języka indiańskiego. W tym hrabstwie opisywał historię rodzin i opisywał w sposób, w jaki. Wydarzenia przeszłości wpłynęły i wpływają na, roz, na kolejne pokolenia. Sam Faulkner był mocno, jako eksplorator tej, 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 tej e, przeszłości regionu, był mocno przywiązany do kultury i tradycji południa. Był mocno przywiązany e, do, tego, i, do tej idei e, e, pewnego rodzaju, e, do idei życia na pewnym poziomie. Do idei życia w pięknym domu, do idei jazdy konnej, do, 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 do idei, które wywodzą swoją genezę z tej kultury plantacji. Jednocześnie Faulkner był niezwykłym innowatorem, jeśli chodzi o literaturę. Jego pierwsza powieść, wściekłość i e, wrzask. E, e, szokowała bardzo ciekawym użyciem języka. Szokowała tym, że Faulkner w żaden sposób nie starał się pomóc czytelnikowi zrozumieć historię. Używając bardzo skomplikowanego języka, zdań, złożonych wielokrotnie, wchodząc w umysły różnych postaci i stosując takie techniki, jak narracja, strumieni świadomości, Faulkner budował niezwykle skomplikowany obraz regionu. Również w swoich opowiadaniach, takich jak suchy wrzesień, Dry September, Fokner starał się pokazać to, w jaki sposób konflikty regionu wpływają na, na jego, społeczny, jego społeczne funkcjonowanie. W opowiadaniu Suchy Wrzesień Faulkner przedstawia nam historię formowania się grupy osób, które planują lincz i pokazuje językowe mechanizmy, które uwarunkowały to, które uwarunkowały przemoc, zarówno w języku, jak i w, w, w przemoc fizyczną. W powieści Absalomie, Absalomie, jednej z ważniejszych powieści dla Williama Faulknera, znajduje się cytat, który doskonale pokazuje to, w jaki sposób Faulkner badał i postrzegał historię kultury regionu. Może nic nigdy nie zdarza się tylko jeden raz i nic nigdy nie jest ostatecznie skończone. Może żadne zdarzenie nie jest nigdy czymś jednorazowym, tylko rozsuwa się jak zmarszczki na wodzie, kiedy wpada w nią kamyk. I te zmarszczki, te kręgi rozsuwają się coraz dalsze, coraz szersze na stawie połączonym wąską wodą, wodną pępowiną z jakimś drugim stawem zasilanym przez ten pierwszy. Wodne echo kamyka. Chociaż jego wpadania w wodę stawu nikt nie zauważył, i tak roznosi się po wodzie tymi początkowymi kręgami, rozbrzmiewając nieuciszalnym rytmem pierwszego plusku. Kamienia, metafora kamienia wpadającego w wodę i zmarszczek, które rozchodzą się coraz dalej do kolejnych stawów jest bardzo ważna dlatego, w jaki sposób Faulkner pojmował historię i pojmował grzechy przeszłości, które warunkują nieszczęścia kolejnych pokoleń. I to fatum południowe swego rodzaju te, te, te grzechy. E, patriarchalne grzechy ojców, patriarchalne grzechy dziadków e, e, stają się przyczynkiem do e, e, nieszczęść bohaterów w, w zamieszkujących jokna e, e, y, Patafa County u Faulknera. Richard Wright, e, e, urodzony 11 lat po Foknerze, jest e, przykładem czarnoskórego e, e, pisarza wywodzącego się również z Mississippi. Twórczość Richarda Wrighta e, związana była przede wszystkim z kwestiami rasowymi. E, sam Richard Wright e, wyprowadził się z, e, dosyć wcześnie ze swoją rodziną z południa. E, dorastał w Chicago, gdzie przeniósł się w ramach. Wielkiej migracji ruchu społecznego, w którym bardzo duża liczba obywateli afroamerykańskich pozostawiała południe i przenosiła się na północ, starając się uciekać przed opresyjnym rasizmem i segregacją rasową. Richard Wright pisał taki, takie teksty jak zbiór opowiadań, zbiór opowiadań związanych z linczami, Uncle. Uncle Tom's Children, czy, e, natomiast tekstem, za który jest najbardziej znany, to jest e, tekst nieprzetłumaczony na język polski Black Boy American Hunger. E, Czarny chłopiec, amerykański głód. E, w tym tekście Richard Wright e, opowiada o swoim e, e, wczesnym dzieciństwie e, w, e, na południu. I opowiada o tym, jak immanentną częścią tego dzieciństwa był, był głód, Ciągłe, ciągły głód, który stał się częścią jego rzeczywistości ze względu na biedę, w której żyła jego rodzina. Następnie Wright opisuje, jak po przeniesieniu się do Chicago zaczął doświadczać rasizmu i zaczął doświadczać, zrozumiał, w jaki sposób dla białych osób jest obywatelem drugiej kategorii. Sam Richard Wright zmarł w Paryżu jako imigrant. Co ciekawe, tam jak gdyby rzuciły go losy po długiej walce, w której celem było zbudowanie obrazu tego wpływu i, i wpływu segregacji rasowej na tożsamość osób czarnoskórych i głębokiej traumy, którą generowało wychowanie na południu. Powieść, właśnie powieść Black Boy, jest dobrym przykładem na istotny element literatury południowej, jakim są autobiografie. Autobiografie osób zarówno białych, jak i osób czarnoskórych. Autobiografie, w których autorzy tacy jak Lydian Smith, Biała e, e, autorka wywodząca się z Georgii, e, która starała się w swojej książce, Killers of the Dream, e, Mordercy Marzenia, starała się e, e, zbudować, nakreślić obraz kultury, która e, e, niszczyła ludzi i kulturę, poprzez segregację rasową i kultury, która generowała liczne. Traumy. W literaturze amerykańskiego południa autobiografie stanowią całą osobną kategorię. Tennessee Williams, urodzony w Missouri. Jest, jest również znanym pisarzem, dramatopisarzem i poetą wywodzącym się z południa, który w wieku 33 lat, lat zdobył olbrzymią sławę swoją autobiograficzną sztuką Szklana Menażeria. W szklanej menażerii, jak też w tramwaju zwanym pożądaniem, Williams zbudował koncepcję plastycznego teatru. Teatru, w którym symbolika światła, symbolika muzyki, symbolika różnych szczegółów znajdujących się na scenie wpływa na odbiór sztuki. Którą e, czytamy i e, którą, na którą patrzymy poniekąd jak na sen, jak na wspomnienie. Sam Williams e, e, związany był z Nowym Orleanem. E, I e, w swoim. E, i, I właśnie to jest to miasto, które e, zarówno Orlean, jak i St. Louis celebrują Williamsa najmocniej. E, e, w szklanej menażerii Williams buduje obraz. Nieszczęścia rodziny, która jest zamknięta w klaustrofobicznym mieszkaniu, w którym bohaterka Laura nie może, nie może zafunkcjonować w społeczeństwie ze względu na ograniczenia swoje psychologiczne, jak, i te, jak też ze względu na e, kulturę patriarchalną. E, postać Toma, postać, e, który pracuje w fabryce butów e, i który zostawia na końcu sztuki e, e, zarówno swoją siostrę, jak i e, swoją matkę Amandę, e, jest, jest, jest e, tragiczna e, i e, pokazuje e, zmagania samego dramatopisarza który bardzo przez całe życie przeżywał załamanie się relacji z swoją siostrą siostra jego Williamsa Rose była chora na schizofrenię i przeprowadzono na niej jedną z pierwszych operacji lobotomii w Stanach Zjednoczonych Williams nie był obecny, gdy podejmowana była ta decyzja i przez do końca życia nie mógł sobie poradzić z poczuciem winy związanym z tym, że Rose została mu poniekąd odebrana, była najbliższą, była najbliższą mu osobą. Tennessee Williams sam zmagał się z patriarchalną kulturą południa, zmagał się z tym, że jego ojciec Cornelius nie mógł zaakceptować faktu, że Williams chciał pisać, nie mógł zaakceptować jego orientacji seksualnej. Wszystkie te napięcia rodzinne, związane z kulturą Południa, Williams wyrażał w swoich sztukach. Ich autentyczność, autentyczność niepokojów, autentyczność traum tam zaprezentowana spotkała się z dużą popularnością w Nowym Jorku. Broadway uwielbiał Tennessee'ego Williamsa. W latach 70. nastąpiła seria trudności i porażek pisarskich Tennessee'ego Williamsa, kiedy jak gdyby odszedł on od tego języka plastycznego teatru. Obecnie i te lata, ostatnie dekady jego życia są nakreślone dużą ilością frustracji związanej z tym, że, że jest niezrozumiały dla krytyków literackich i krytyków teatralnych. Wpływ Tennessee'ego Williamsa na e, dramat obecny, amerykański, nie może być przeceniony. I takie sztuki jak e, e, Anioły w Ameryce, Angels in America Tony'ego Kushnera, e, zawdzięczają dużo e, właśnie dramatowi stworzonego przez Tennessee'ego Williamsa. A w szczególności e, tym sztukom e, Tramwaj zwany pożądaniem, e, Streetcar Named Desire oraz Szklana menażeria Glass the Glass Menagerie. Flannery O'Connor była pisarką urodzoną w Georgii. Co ciekawe, była żarliwą katoliczką, mieszkającą w samym środku wspomnianego wcześniej pasa biblijnego. Estetyka tekstów O'Connor związana jest z gotykiem, groteską i przemocą. Na, tutaj na zdjęciu widzimy Flannery O'Connor z kulami. Zmagała się ona całe życie z chorobą, z toczniem, który sprawił, że miała bardzo ograniczone możliwości poruszania się. Widzimy też tutaj pawia. Flannery O'Connor fascynowała się pawiami i kurami. Razem ze swoją matką prowadziła fermę, gdzie, gdzie, gdzie pawie były, istotnym, były jej ulubionymi zwierzętami. E, e, obrazy wsi południa, które Flannery O'Connor budowała w swojej twórczości, e, e, są brutalne, są przepełnione e, przemocą, e, e, który Flannery O'Connor serwuje swoim czytelnikom z dużą dozą czarnego poczucia humoru. E, natomiast ta przemoc dla Flannery O'Connor miała bardzo istotne znaczenie metafizyczne. E, Flannery O'Connor wierzyła, że przemoc, które doświadczają e, postacie obecne w jej e, opowiadaniach, postacie, które giną pod kombajnami, postacie, które są e, bohaterowie, którzy są e, mordowani przez e, zbiegłych skazańców. Że ta przemoc ma wymiar metafizyczny i zgodnie z tym, co jak, jak głosi tytuł jej zbioru opowiadań, The Violent Buried Away. Ta przemoc stanowi wejście do Królestwa Niebieskiego dla osób, które, które się jej dopuszczają i które są jej ofiarami. Jednocześnie Flannery O'Connor, tutaj widzimy zbiór opowiadań Flannery O'Connor, gdzie jest wspomniany wcześniej PAW, symbol istotny dla pisarki, pisała o, pisała o tym, jak, jak ważna jest groteska dla kultury i literatury amerykańskiej i dla estetyki amerykańskiej. W swoim jednym ze swoich esejów napisała Flannery O'Connor tak. Wszystko, co pochodzi z południa, będzie nazywane tym słowem przez czytelnika z północy. Chyba, że w istocie jest groteskowe. W takim wypadku będzie nazywane realistycznym. Ta różnica między północą a południem między kulturą południową a kulturą jankeską, była jankeską tworzy jednego, jedną e, oś e, tego cytatu, drugą stanowi e, kontrast między realizmem a groteską. Dla Flannery O'Connor to było południe. E, tworzyła e, teksty, które były e, e, w sposób kwintesencyjny groteskowe i kwintesencyjny e, południowe. Harper Lee to e, inna pisarka, e, która była urodzona tym razem w Alabamie, uhonorowana nagrodą Pulitzera za swoją powieść Zabić drozda, To Kill a Mockingbird. E, książka, której popularność został, została mocno podbita e, ekranizacją z 1962 roku, w której wystąpił Gregory Peck. Historia e, e, Scout, e, historia e, e, dziewczynki, która e, jest wychowywana na południu i której ojciec jest adwokatem e, 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 broniącym Toma Robinsona w czasie podczas procesu, e, zapobiegającym e, e, linczowi. E, e, i którego, którego próby uratowania e, Toma Robinsona oskarżonego niesłusznie o napaść na biało, białą kobietę e, są e, skazane na niepowodzenie. E, scout do dowiaduje się, czym jest rasizm. Scout dowiaduje się, czym jest, e, e, czym jest. E, e, empatia, patrząc na swojego ojca, na Atticusa Fincha, który stara się doprowadzić do uniewinnienia Toma Robinsona. Ta powieść, która przyniosła Harper Lee Nagrodę Pulitzera, była jej jedyną powieścią. Ta Harper Lee, jako pisarka ikoniczna dla Południa, jest autorką właśnie jednej powieści. Potem... Były, pomagała swojemu koledze Trumanowi Capote w, w pisaniu e, innych e, utworów, konkretnie powieści mówiącej o In Cold Blood, mówiącej o morderstwie w Kansas. Natomiast e, sama Harper Lee napisała później żadnej innej powieści. Co ciekawe, w, pięć lat temu ukazała się jej druga Niby druga powieść, idź postaw wartownika, która tak naprawdę jest pierwszą wersją Zabić Drozda. Co ciekawe w tej pierwszej wersji, w idź postaw wartownika, Atticus Finch, ten ikoniczny bohater broniący czarnoskórego Toma Robinsona przed, przed uprzedzeniami, okazuje się członkiem Ku Klux Klanu. Dynamika zmiany między, między e, idź, e, idź postaw wartownika, a zabić Drozda jest fascynująca i ewolucja postaci Atticus Fincha e, z, e, z rasisty i członka Ku Klux Klanu do e, e, adwokata broniącego Toma Robinsona e, stanowi pewnego rodzaju ewenement w, i pozwala na wejrzenie w proces twórczy, Osoby, która starała się uchwycić portret amerykańskiego południa. Te dwie powieści, właśnie: Tu, Kill a Mockingbird", Zabić Drozda i Idź Postaw Wartownika, powinny być moim zdaniem czytane jako jedną tak naprawdę. I zebrane wspólnie stanowią ciekawy stanowią ewenement w historii literatury, właśnie ze względu na to, że mamy widzimy jak dokonywała się ewolucja znanej książki przechodząc troszkę chciała na koniec wspomnieć Współczesną pisarkę piszącą o południu. Ponieważ wszystkich, wszystkich, ty, wszyscy te, ci autorzy, o których mówiłem wcześniej, William Faulkner, Harper Lee, Flannery O'Connor, Tennessee Williams, są to autorzy, którzy pisali w latach 40., -tych, 50. -tych. Tym pisarstwem zajmowałem się przez długi czas, natomiast istotnym jest, żeby, też, żeby zobaczyć, jak kultura i literatura amerykańskiego południa funkcjonuje współcześnie. Jasmine Ward e, e, urodzona w 1977 roku e, jest, jest pisarką e, wywodzącą, się, która urodziła się w Louisianie, e, której powieść "Men We Reaped, e, e, i, i powieść jest to tak naprawdę e, e, wspomnienie, dłuższe wspomnienie e, e, o charakterze e, autobiograficznym, e, Jasmine Ward opisuje to, jak systemowy rasizm i to, jak metaforyczny wilk, metaforyczny drapieżnik kultury południa pozbawił ją brata i pozbawił ją przyjaciół.